Well, cóż? I will try it out now in Cumbamela. Ja raz postaram się zacząć teraz na najbliższej Cumbameli. How the spiritual India will react to the United Nations of the Spirit founded in Colombia. Jak duchowe Indie zareagują na Zjednoczone Narody Ducha, które zostały założone kilka miesięcy temu w Kolumbii. Actually, it wasn't founded in Colombia. It just took place in Colombia. It was founded by all the native groups of the north and south, east and west. Tak naprawdę nie zostało to założone w Kolumbii, jedynie to pierwsze spotkanie miało miejsce i brały w tym udział wszystkie duchowe grupy z północy, południa, wschodu i zachodu. Anyhow, the Vishwa Hindu Parishad, which is a big branch of the Hindutva. Hindu Parishad. Ta organizacja, która jest gałęzią Hindutva. Hindutva to jest taka. Hindutva is a fight for the glory of Hinduism. To jest taka gałąź, grupa ludzi w hinduizmie, która walczy o chwały, która chce ustanowić chwałę hinduizmu. For you who you don't know this. Dla was, którzy nie wiecie tego. Well, first the RSS was started. Kiedy RSS, kiedy ta organizacja zaczęła swoją działalność? That organization was defending Hindus at every level, and today is the biggest organization in India, having more than 30,000 big schools and so many other activities. Ona chroniła Hindusów i do dnia dzisiejszego posiada około 30 tysięcy różnych szkół, które wspierają nauki hinduizmu w Indiach. And just for your information. I to jest tylko tak podaję to dla waszej informacji. All the volunteers of the RSS. Wszyscy ochotnicy, którzy pracują dla RSS. Big people. Wszyscy duży ludzie. Like Mohan Bhagwat. Jak na przykład Mohan Bhagwat. And so many others. I tak wielu innych. They are all brahmacharis. Oni wszyscy są brahmacharinami. They sacrificed their marital ambitions. Oni poświęcili swoje ambicje posiadania rodziny. To fight for their service for the Bharatamata. Aby walczyć czy działać dla korzyści Bharatamaty, czyli dla Indii. Now they have taken the natives of America very seriously. I oni traktują te plemiona pochodzące z południowej Ameryki bardzo poważnie. So serious. Tak bardzo poważnie. That after the in the 28th of March. Że 28 marca. Excuse me. In February. Tak naprawdę, przepraszam, pomyliłem się. Tak naprawdę w lutym. The Vishwa Hindu Parishad. Vishwa Hindu Parishad. The international branch of the RSS. Który jest międzynarodową gałęzią RSS. Conducted another meeting with the natives. Zorganizował kolejne spotkanie z plemionami. Again in Colombia. I ponownie w Kolumbii. To make sure that the natives of America. Aby być pewnym, że te wszystkie plemiona pochodzące, te oryginalne ludy Ameryki. Understand. Rozumieją. That Hinduism. Że hinduizm. Appreciates them. Ich docenia ich. And respects them. I szanuje. So that was a very important thing. Więc to była bardzo ważna rzecz. The RSS and the Vishwa Hindu Parishad. Więc RSS i Vishwa Hindu Parishad. They founded the VJP. Założyli organizację, która nazywa się VJP. The Vishwa Hindu Parishad is the government, is the party who is in the government of India today. To jest partia, która jest w tej chwili, ma swoich reprezentantów w Sejmie indyjskim. In other words, Narendra Modi, he is an RSS man. Inaczej mówiąc, mówiąc w skrócie, Narendra Modi, premier Indii, jest ich człowiekiem. And they have put him in the power. I oni spowodowali, że on jest człowiekiem, który posiada władzę. To have a little bit of background understanding. To ja to mówię po to, żebyście mieli taki tło tych wszystkich, tło do zrozumienia tego. So the meeting with the natives. Więc to spotkanie z tymi
oryginalnymi ludźmi mieszkającymi. This is something which appeared very recently. To jest coś, co miało miejsce właśnie niedawno. We don't really know what will develop from that. I nie wiemy, co z tego zostanie, co z tego wyniknie. I'm invited this year in Chicago. Ja jestem zaproszony w tym roku, żebym przyjechał do Chicago. There will be the next meeting of the Vishwa Hindu Parishad. Tam będzie następne spotkanie tej organizacji Vishwa Hindu Parishad. And they will also talk about this subject there. I oni będą tam również poruszać ten temat. So what does it mean? Więc co to oznacza? I will tell you. Powiem wam. It means that the Hinduism and the natives of America agree on one thing. No i to oznacza, że hinduizm i tradycja hinduistyczna oraz te nauki, które pochodzą z tych plemion południowej Ameryki, zgadzają się ze sobą. The absolute truth, że prawda absolutna, is not one way alone. Jest, nie jest jedynym sposobem zrozumienia. The absolute truth can be simultaneously seen in different ways. Że prawda absolutna w tym samym czasie może być widziana na wiele różnych sposobów. Different to the Western mentality. Inny sposób zgodny z zachodnią mentalnością. Where they think either there's only our God. Którzy myślą, że tylko istnieje nasz Bóg. With our interpretation. Zgodnie z naszą interpretacją. Or there's no God at all. Albo że nie ma w ogóle Boga. With our interpretation. Zgodnie z naszą interpretacją. They cannot understand nature, the divine divinity in nature. Oni nie mogą zrozumieć boskości, która jest ukryta w naturze, w przyrodzie. But for the Hindus this is fun, basic. Ale dla hinduistów jest to taka podstawa. So there's some new paradigm coming up. Więc z tego wynika nowy paradygmat. We are also struggling for it in the name of Mother Nature. My także mówimy o tym w imieniu praw, nazywając to prawami Matki Natury, prawami Ziemi. This conversation is going on all over Europe. Ta rozmowa odbywa się na całym terytorium Europy. The rights of nature means to understand that the nature has a divine origin. To doprowadza do zrozumienia, że natura czy przyroda ma swoje źródło w boskości, w boskim wymiarze. Nature is divine. Ponieważ natura jest boska. Virata Rupa is divine. Ponieważ Virata Rupa jest boska. And we have to take it care of. I powinniśmy o nią dbać. So, all this is going on. I więc to wszystko się dzieje. Simultaneously, there's plenty organizations and efforts going around the world. To jest to, co dzieje się w tych wszystkich różnych dyskusjach i w różnych grupach ludzi na całym świecie. Groups like Greenpeace. Takie grupy, na przykład jak Greenpeace, Amnesty International. Amnesty International. They are all trying to make this world a better place. Oni wszyscy starają się czynić ten świat lepszym. But they are missing the spirit. Ale oni gubią, czy jakby zostawiają z boku ducha. Just like the United Nations. Tak jak Narody Zjednoczone. The United Nations, when it was founded. Kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych została ustanowiona. It was founded by three atheists. Została ustanowiona przez trzech ateistów. And those three atheists made an agreement. I tych trzech ateistów zgodziło się. That in the United Nations we never make reference to the divine. Że w Organizacji Narodów Zjednoczonych nigdy nie będziemy odnosić się do boskiego wymiaru. No reference to God of any type. Nie będziemy się odnosić do żadnego Bogu, do żadnego Boga jakiegokolwiek rodzaju. They said that to avoid conflict. Oni to powiedzieli po to, aby uniknąć potencjalnych konfliktów. But this is exactly the problem. Ale tak naprawdę jest to właśnie rzeczy same jest to problem. Without God, ponieważ bez Boga and true sincere spirituality, i bez prawdziwej, szczerej duchowości, you cannot solve any conflict. Nie możesz rozwiązać żadnych problemów. It's impossible. To nie jest możliwe. And that's what the natives believe. I to jest to, w co wierzą właśnie te pierwotne plemiona. And that's what the Hindutva believes. I to jest to, w co wierzy hinduństwo. But the Hindutva Ale hinduństwo is very much inclined
to the Advaita philosophy. Jest bardzo skierowana w kierunku filozofii Advaity. Very much. Bardzo. But now by the association with the natives. Ale teraz z powodu posiadania towarzystwa tych pierwotnych plemion. They have to recognize. Rozpoznali. That all the natives in the world believe in a personal God. Że wszystkie tradycyjne plemiona na całym świecie wierzą w Boga. That's a shocking experience. I to jest dla nich szokujące doświadczenie. Even though, nawet ci, all the natives also believe in cosmic energy. Nawet mimo tego, że wszystkie te plemiona wierzą w kosmiczną energię. So there's no real conflict. Więc tak naprawdę nie ma prawdziwego konfliktu. Because Vaishnavas also believe in cosmic energy. Ponieważ Vaishnavici również wierzą w kosmiczną energię. They also believe if somebody wants to merge into the cosmic energy, that's also possible. I wierzą w to, że ktoś, kto chce rozpuścić się w kosmicznej energii, to taka opcja również jest możliwa. But what is happening now is very interesting. Ale to, co w tej chwili ma miejsce, jest bardzo interesujące. And somehow other, w taki czy inny sposób. I have also become part of that scenario. W jakiś sposób ja również jestem częścią tego, tych wydarzeń, tego scenariusza. For whatever the purpose the divine may have chosen it to be that way. Z jakiego powodu boskość czy wymiar duchowy wybrał, aby tam był i żeby się to wydarzyło. That's why I'm going for 2 weeks to the Kumbh Mela. To jest powód dla z którego jadę na 2 tygodnie na Kumbh Mela. To present to the yogis. Aby zaprezentować joginom. The United Nations of the Spirit. Organizacji Narodów Zjednoczonych Ducha. And the presence of the Vaishnavas. I obecność Vaishnavitów. Because for them, they don't know anything about that. Ponieważ oni nic o tym nie wiedzą. You could say that in India, Vaishnavas and Advaita Vedantis have a certain rivalry. Rivalry? Yeah, rivalry. Fighting. No. Disagreement. Competition. A ponieważ w Indiach zwolennicy Advaity i zwolennicy filozofii wisznuickiej mają pewną, jest między nimi pewna rodzaj rywalizacji. The Advaitists, they say all the Vaishnavas are sentimentalists. Mówią Advaityści, zwolennicy Advaity mówią, że wszyscy wisznuici są sentymentalistami. They cannot see the final essence. Ponieważ nie mogą widzieć ostatecznej esencji, ostatniego sedna. And for the Vaishnavas, a dla Vishnuitów? The Advaita Vedantists. Advaita Vedantyści. They're envious of Krishna. Są zazdrośni o Krishna. They don't want to accept that somebody is above them. Nie chcą zaakceptować, że ktoś istnieje ponad nimi. Who has the final word in everything? Kto ma ostatnie słowo na każdy temat? Obviously, that's a lengthy subject. I to jest właśnie taki temat. We could talk about it a few thousand years if you want to. Możemy o tym mówić, jeśli przez następne 2000 lat, jeśli chcecie. The conversation is already going on for a few thousand. Ponieważ ta dyskusja trwa już tak naprawdę 2000 lat. So it's nothing new. Także to nie jest nic nowego. So now a new chapter is opening. Więc teraz rozpoczął się nowy rozdział. What is spirituality? Czym jest duchowość? And the people from South America. I ludzie z Południowej Ameryki. Or let's say the natives, the original tribes. Albo mówiąc dokładnie ci, którzy tam, którzy reprezentują te pierwotne plemiona, które tam były. Wherever they still exist. Gdziekolwiek oni jeszcze istnieją. They do not represent a great economical power. Oni nie mają za sobą jakiejś silnej ekonomicznej siły. Because they have been stripped of their resources. Ponieważ zostali pozbawieni swoich zasobów i swoich źródeł. And marginated. I zmarginalizowani w społeczeństwie. Dziękuję. Plus, dodatkowo, they have no interest in exploiting the resources. Dodatkowo oni nie są zainteresowani eksploatacją zasobów natury. They will not make a dam somewhere in a river of theirs to charge royalties for the electricity. Nie budują zapory na rzece, żeby pobierać jakieś opłaty za sprzedaż prądu, która z tego jest wytworzona. Or other things like that. Albo inne tego typu rzeczy ich nie interesują. So therefore, dlatego they're very pure.
Dlatego oni są czyści. They are not ready to sell their lands. Nie są gotowi do tego, żeby sprzedawać swoją ziemię. Or to sell their consciousness. Albo sprzedać własną świadomość. They will not do so. Oni tego nie robią. They will not disturb. Oni nie będą niepokoić. What they consider holy. Tego, co uważają za święte. So. Where is the Hindutva? Więc gdzie jest Hindutwa? Even the VJP. Nawet VJP. They are very industrious. Oni są związani z przemysłem. They are competitive in the world market. Oni współzawodniczą na światowych rynkach. And they have a problem. Dlatego mają problem. If whole of India becomes like Americans in capitalism, India will be destroyed. Jeśli cała Ameryka stanie się kapitalistyczna, wtedy Indie zostaną zniszczone. And Mahatma Gandhi very clearly explained why this will go a wrong way. I Mahatma Gandhi już wyjaśniał, dlaczego to wszystko idzie w złą stronę. So now these natives start reminding the Hindutva of the virtue of the Gandhian lifestyle. Więc teraz się te plemiona i amerykańskie przypominają hindustwie ten właśnie o tym fakcie. For 40 years we have been talking about simple living and high thinking. Od 40 lat mówimy o prostym życiu, zniosłym myśleniu. Now it will be looked upon with different eyes. A teraz będziemy musieli na to spojrzeć innym wzrokiem, z innego punktu widzenia. What means simple living and high thinking? Co oznacza proste życie, zniosłe myślenie? What means healthy consuming? Co to oznacza zdrowa konsumpcja? The department which we call the conscious consumer. Ten departament, który nazywamy świadomym konsumpcjonizmem. And what about protecting nature's sanctuaries? A co jeśli chodzi o ochronę świętych sanktuariów, czy takich ważnych miejsc na ziemi? And the roots of pilgrimage. Tych korzeni miejsc, na które udajemy się do pielgrzymkę. And all the rivers and all the tributaries to the rivers, even the small creeks, are considered sanctuaries. Ja wszystkie rzeki, wszystkie mniejsze rzeczki, nawet strumyczki, które wpływają do nich, są ważne i powinny być uważane za święte. So even in places where there's no more natives alive who can remind us of what is a sanctuary here. Więc nawet w miejscach, w których nie ma już więcej tych pierwotnych plemion, które mogłyby nam przypomnieć o tym, co jest ważne i święte. We have enough information to understand what sanctuaries are. Mamy wystarczająco dużo informacji, żeby zrozumieć, co tak naprawdę świętym jest. And that's what local people, natives want to protect. I to, co chcą właśnie te ludy chronić. When you don't protect those areas, jeśli oni czy my nie będziemy chronić tych obszarów, you end up with contaminated rivers. Skończymy z zanieczyszczonymi rzekami. Have to have very strict principles. Powinniśmy posiadać bardzo ścisłe zasady odnośnie tego. Everything must be organic next to the rivers. Wszystko, co jest niedaleko rzeki, powinno być obligatoryjnie organiczne. No garbage of any kind can enter the rivers. Żaden rodzaj śmieci jakiegokolwiek rodzaju nie powinien dostać się do rzeki. No agriculture residue with touch with chemicals. Żadnych chemikaliów, które są używane w produkcji rolnej, nie powinny wpływać do rzeki. I mean, these are tangible points. To są bardzo takie dość mocne kwestie. I mean, look at it. I spójrzcie na to. There should not be one piece of plastic out in nature. Nie powinno być nawet jednego kawałka plastiku w przyrodzie, w naturze. Whoever throws that stuff there. Ktokolwiek tam wyrzuca takie rzeczy. He is a very strange living being. On jest bardzo dziwną i obcą żywą istotą. He has not been educated about this. On nie jest wyedukowany odnośnie tego.
And there seems to be plenty out of them there. I wygląda na to, że jest mnóstwo takich jednostek. So we have to awaken the United Nations of the Spirit in them. W związku z tym powinniśmy obudzić w nich tą Organizację Narodów Zjednoczonych Ducha w nich. A millionaire or a president of a country is not more important than you in the United Nations of the Spirit. Milioner albo prezydent kraju nie jest więcej warty niż ty w tym całym ruchu budzącym ducha. Each and every one of us is a guardian of Mother Nature. Każdy z nas jest ochrońcą Matki Natury. If you want to. Jeśli chce takim być. Not automatically. Nie automatycznie, to się nie dzieje automatycznie. Now it's time for you to spell it out. To jest czas dla ciebie, aby to mówić o tym. Write about it. Pisać o tym. Publish. Publikować. Put it on your website. Umieszczaj to na twojej stronie. Teach it in the school. Mówić o tym w szkole. Show your example. Pokazać swój przykład. Make it glorious. Sprawić, aby to stało się chwalebne. And this is what. I to jest to. Is being woven right now. Woven. Woven. A to jest to, co jest w tej chwili skonstruowane. Each and every one of us. Każdy z nas. Should be a weaver. Powinien być tym, który spaja te rzeczy. Let's make the tapestry of consciousness. Twórzmy takie wątki consciousness, świadomości. Give up this foolish idea that you are more than the others. Porzuć tą głupią ideę, że jesteś ważniejszy niż inni. Each and every one of us is a knitter. Każdy z was jest jednym węzełkiem na tej. Maybe some people are more quick in knitting. Może niektórzy są szybsi w tym wiązaniu tych supełków. Maybe some of them are more expert in knitting. Może niektórzy są większymi ekspertami w tym. Maybe some of them will make knots which nobody can take apart. Może niektórzy wiążą takie supełki, które to łączą, których nie będzie można przerwać. But every knot made by everyone is of same importance. Ale każdy ten węzełek uczyniony przez każdego ma tą samą ważność. Just like every potato and every carrot which you plant in the ground and you take out is of same importance. Tak jak każdy ziemniak czy każda marchewka, którą zasadzisz w ziemi, ma tą samą ważność. You have no communist potatoes and capitalist potatoes. Nie ma czegoś takiego jak kapitalistyczne ziemniaki i komunistyczne ziemniaki. But you have organic potatoes and chemical potatoes. Ale są organiczne ziemniaki i chemiczne ziemniaki. There's no ideology, it's just foolishness. Nie ma ideologii, jest tylko głupota. Degraded and lost the tradition. Degradacja i utrata tradycji. Because only 70 years ago nobody used to use any chemicals. Ponieważ 70 lat temu nikt nigdzie nie używał chemii. W prawej roli. And today they painting it like it's impossible to stop. A w tej chwili to używają w takiej ilości, że jest to prawie niemożliwe, aby to zatrzymać. So it's a very, very exciting time. Więc to jest ekscytujący temat. Very beautiful time. Piękny czas. And we are looking forward. I patrzymy naprzód. To the Polish chapter of the rights of nature. Na polski rozdział, który otwiera się w związku z prawami natury. If you know a lawyer who wants to work with us, jeśli ktoś jest prawnikiem, connect here with our Bulgarian chapter of the rights. Jeżeli ktoś jest prawnikiem i chce z nami pracować, może skontaktować się z naszym oddziałem bułgarskim. In a very short time we will launch it in a big scale. I w bardzo krótkim czasie rozpoczniemy to na dużą skalę. As a matter of fact, the meeting in Mexico will be quite important meeting for the rights of nature movement in the world. Także to spotkanie, które będzie miało miejsce w Meksyku, będzie bardzo ważnym spotkaniem dla tego. But one thing. To jest jedna rzecz. The rights of nature. Że prawa natury. Is only a shake up. Jest takim wstrząśnięciem. Something like this. Hey, 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 wake up, wake up.
takim, the mother nature has no rights, you fool. Takim wstrząśnięciem, którym wstrząsasz kogoś, kto śpi i mówisz mu obudź się, prawa natury nie mogą czekać. Are you such idiots that you don't recognize that the river is alive? Czy nie jesteś takim głupcem, który nie możesz rozpoznać, że rzeka jest życiem? And that Mother Earth is giving us life? I że matka natura, matka ziemia daje nam życie? And therefore should not be abused? I dlatego nie powinna być, nie powinniśmy jej szkodzić? So this is said because after the rights of nature. Ponieważ po tym jak powstaną prawa natury. Our work will start more and more. Nasza praca jeszcze bardziej się zwiększy. This is a life assignment. Ponieważ jest to takie zobowiązanie na całe życie. And in the United Nations of the Spirit. W Organizacji Narodów Zjednoczonych Ducha. It's joy. Jest to radość. It's just joy. To jest radosna rzecz. It's so wonderful. Jest to tak wspaniałe. Now we can very soon. We can officially sing and dance when we have our meetings. Więc wkrótce będziemy tańczyć i śpiewać naszych spotkaniach. These meetings are not technical meetings. To nie są takie techniczne spotkania. These meetings are something like what the Christians say, Erntedankfest. When you say thank you to Mother Earth for giving all the what you are reaping from the ground. To są takie spotkania, które można by nazwać analogicznie do terminów używanych przez chrześcijan, takimi spotkaniami wdzięcznymi dla Matki Natury za to, co ona nam ofiaruje. Every get together, every festival. Wszystkie spotkania, gdzie spotka się więcej ludzi, wszystkie festiwale. Should be an expression of gratefulness and joy about Mother's greatness and beauty. Powinno być wyrazem wdzięczności dla Matki Natury i za jej piękno. We have no time for other nonsense. Nie mamy czasu na inne nonsensy. We have no time to say I'm superior to you. Nie mam czasu na mówienie, że ja jestem ważniejszy od ciebie. As a matter of fact. Tak naprawdę. God may have many names. Bóg ma wiele imion. But those who mistreat others. Ale ci, którzy źle traktują innych. Take his name in vain. Obracają jego imię w pustkę. So it's nothing to discuss. Więc to nie jest coś, co można by dyskutować. So, let's come to the conclusion. Więc przejdźmy do puenty. Conclusion is that we are all activists by nature. Wnioskiem jest to, konkluzją jest to, że wszyscy jesteśmy aktywistami z natury. Because without being an activist, you cannot get any food into your mouth. Ponieważ bez bycia aktywistą nie możesz zdobyć pożywienia, żeby wsadzić do ust. Without being an activist, you cannot publish books in Polish about this wonderful science of bhakti. Ponieważ nie będąc aktywistą, nie możesz publikować książek o wspaniałej nauce o bhakti jodze. Without being an activist, you cannot make a new temple or a Sunday program. Bez bycia aktywistą nie możesz otworzyć nowej świątyni czy zrobić programu niedzielnego. And I come also here because I'm very impressed because Krishna Premier's family is maintaining a Sunday program here. Ponieważ ja przyjechałem tutaj również z tego powodu, że jestem pod dużym wrażeniem tego, że Krishna Premier razem z rodziną utrzymuje te spotkania niedzielne tutaj. That's not easy to do. I to nie jest łatwa rzecz do tego, żeby zrobić ją. That takes a lot of determination. To wymaga mnóstwo determinacji. But I can see. Ale mogę widzieć. Krishna is also giving so much mercy for that. Krishna także daje na to, przeznacza na to dużo łaski. Anyhow, tak Krishna's plan are unlimited. Plany Krishna są nieograniczone. We are lucky people. My jesteśmy szczęściarzami. Because as sannyasis and brahmacharis, ponieważ sannyasini i brahmacharini, we can travel our whole lifetime. Jesteśmy tacy i jako tacy możemy podróżować przez całe życie. And every day we meet wonderful people. I każdego dnia spotykamy wspaniałych ludzi. Incredible. Niezwykłe. We meet incredible people. Spotykamy niezwykłych ludzi. Of all spheres of life. Ze wszystkich możliwych sfer życia. And I must tell you honestly. I muszę wam szczerze powiedzieć. When I met these native chiefs of the different tribes. Kiedy spotykam wodzów tych różnych plemion. I recognized them. Ja rozpoznaję ich.
to be amongst the most extraordinary people I had the chance to meet in my life. Jako jednych z tych najbardziej niezwykłych ludzi, których spotykam w swoim życiu. Even though we are educated to have prejudice against them. Nawet jeśli jesteśmy uczeni, żeby mieć takie dystans do nich. The people don't believe that they have much to offer. Ludzie nie wierzą w to, że mogą zbyt wiele zaoferować od siebie. Because our European nations not long ago, ponieważ nasza europejska nacja nie tak dawno temu, just killed them, zabijała ich, or wanted to make them slaves, albo czyniła z nich niewolników. And the natives in America, a plemiona w Ameryce, they would rather die than become a slave. Oni woleli umrzeć niż zostać niewolnikami. So millions have been slaughtered. Więc miliony były zabite. And that they're willing today. I tak samo mają to samo pragnienie dzisiaj. To work together with some white people. Aby pracować z białymi ludźmi. For the sake of Mother Earth. Dla korzyści Matki Ziemi. It's because they got divine messages to do so. To oni to robią z tego powodu, ponieważ otrzymali boski przekaz, aby to robić. They got divine messages which confirmed to them. Go ahead, do it. Dostali taki duchowy przekaz, który mówi im: idźcie tam i róbcie to. And the lights which descended from the sky on the day of the signing of the United Nations of the Spirit. I to światło, które spływało z nieba w dniu, w którym odbywało się to spotkanie Organizacji Narodów Zjednoczonych Ducha. That was one of those signs. Nie było jednym z tych znaków, które mówiły te, o tych rzeczy. That there was a way to go. Że to jest kierunek, w którym należy zmierzać. So after Mexico, I can tell you more. Po tym spotkaniu w Meksyku będę mógł wam powiedzieć więcej. I'm very excitedly going there to see what's the next. Jestem podekscytowany, żeby udać się w to miejsce i zobaczyć, co dalej się wydarzy. Even though for myself. Nawet jeśli dla mnie osobiście, it's already clear. Jest to jasne i przejrzyste. It means all power ahead. To znaczy, że cała moc jest wpuszczona na to, aby podążać naprzód. Planting the seed of consciousness. Zasadzić ziarno świadomości. Where you find ignorance. Tam w tym miejscu, kiedy znajdziesz ignorancję. And knitting. I łączenie, czy wiązanie. The net of consciousness. Wiązanie supełków, które tworzą sieć świadomości. Where you find consciousness. Tam w tym miejscu, w którym znajdziesz świadomość. They call it social network, what's going on in Facebook. Nazywają to social network, czyli tak właśnie jest to określane, to co dzieje się na przykład na Facebooku. But our network will not be social network. Ale nasza sieć kontaktów nie będzie taką społeczną siecią. It will be a spiritual network. Będzie duchową siecią. For responsibility and love for all. Opartą na odpowiedzialności i miłości względem wszystkich. But nevertheless, I also invite you. Ale tak czy inaczej zapraszam was. Read the Bhagavad Gita attentively. Czytajcie Bhagavad Gita z uwagą. Memorize verses of the Bhagavad Gita which you like. Zapamiętajcie te wersety, które lubicie. So that you can actually tell people about the beauty of the Bhagavad Gita. Abyście mogli powiedzieć ludziom o pięknie Bhagavad Gita. Only eat prasadam. Jedzcie jedynie prasadam. And invite as many people as you can for eating prasadam. Zapraszajcie tak mnóstwo ludzi, jak jesteście w stanie, aby również jedli prasadam. How you will manage that, I don't know. Jak to zorganizujecie, to tego ja nie wiem. At least you do it here every Sunday, no? Przynajmniej róbcie tutaj w niedzielę. Or do the people bring preparations when they come? Albo namawiać ludzi, żeby przynosili jakieś potrawy ze sobą, kiedy przychodzą. They bring prasadam also? Przynoszą również coś ze sobą? Very nice. To tak, to wspaniale. Not all the burden is on one family. Nie, także gotowanie nie jest na głowie jednej rodziny. That's a question of delegation also. To jest kwestia delegowania zadań. Trusting people, inviting people to participate. Ufanie ludziom i dawanie im różnych zadań, żeby mogli brać udział w wydarzeniu.